let me down. Siemaneczko widzowie, z tej strony Kubi. A dzisiaj wam pokażę poradnik, jak pobrać multiplayer do Euroteka oraz American Teka. Więc wchodzimy sobie na takie SMP. Klikamy download now. Teraz ja wam jakby przerzucę na na drugim monitor, żebyście tego nie widzieli, bo teraz będzie hasło. A nie, jednak nie będzie. Okej. Tak, już jestem zalogowany. Na otwórz, install TekSMP. Oczywiście klikamy tak, klikamy next. Akceptujemy regulamin, next. I to już będziecie mieć wpisane. Tu wybierzecie, na której grze chcecie mieć multiplayera. Zniknęło. Oje, dobra. Więc klikamy next. Tutaj teraz zrobimy tak. Bo tu dużo osób nie wie co zrobić. Zrobimy tak. Klikamy D. Klikamy jakby... Wchodzimy w dysk D. Potem Steam Apps. Steam Apps mamy folder. I potem wchodzimy jakby w Common. Już wam szukam gdzie to. O, właśnie Common. I w Common mamy American Track, tak? Tak. I klikamy OK. I już mamy to tutaj wszystko wpisane. Klikamy Next. Teraz Euroteka i podobna sytuacja. Mamy dysk D. To wszystko ze sobą na razie. Klikamy Steam, Steam Apps, Common. A, było już kliknięte, no dobra. Common i tutaj Euroteka. Klikamy OK. Wszystko mamy, klikamy Next. Tutaj już będziemy mieć pisane, więc znowu klikamy Next. Create a desktop icon, tak, install. Ok, no i tu będziemy mieć rzeczy na track SMP. Prawda? A no akurat tu wyskoczył, bo już mam, a dobra, bo już mam zainstalowane, teraz pod video mam, ale to jest nieważne. No i oczywiście tutaj jeszcze się nie żegnam, spokojnie Kuba. Jeszcze się nie żegnam, tylko tutaj mamy launch RETS2, launch ATS. Tu ewentualnie będziemy mieli install available actualization, czy coś takiego. No i po prostu to klikamy, się nam zrobi aktualizacja. Tu też będzie krótkie pobieranie. No i którą grę chcemy uruchomić, no to na nią klikamy, tak? Myślę, że wszystko będzie zrozumiałe, więc ja się z wami żegnam. Cześć!